Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj po raz kolejny będziemy zacierać różnicę między tą prawdziwą, a wirtualną piłką nożną, ponieważ dzisiaj będziemy analizować kolejną taktykę prawdziwego trenera, no i to będzie już selekcjoner z prawdziwego zdarzenia, bo dzisiaj przed wami taktyka Czesława Michniewicza. Sponsorem kanału jest Superbet, legalny bookmacher ze specjalną ofertą dla widzów mojego kanału. Sprawdź szczegóły w opisie, polecam. Jak widzicie na ekranie macie już ustawienie 4-3-2-1 i będzie to formacja, w której będziemy grali. Oczywiście taktyka będzie bazowała na naszym meczu ze Szwedami. Wiem, że to spotkanie już było jakiś czas temu, odcinek może trochę spóźniony, ale mimo to mam nadzieję, że wam się spodoba. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, jeżeli tak jest, subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych takich oraz innych odcinków związanych z FIFA 22. No ale w jaki sposób ustawiłem ten skład, żeby zachował się tak jak Polacy w meczu ze Szwedami. Zacznijmy oczywiście od wytycznych, no i tutaj wychodzi do wrzutek bramkarz, oczywiście Wojtek Szczęsny, który musiał być aktywny na przedpolu. Na prawej obronie Mati Kasz, który, no nie ukrywajmy, jest tym jedynym prawidłowym, wahadłowym, jeżeli chodzi o nasz zespół w tym momencie, dlatego wspieraj atak. To był zawodnik, który jednak do tych akcji ofensywnych mógł się czasami wybierać i no, robił przewagę. Może akurat w tym meczu nie udało mu się strzelić bramki, ale miał sytuację, miał szansę na strzelenie tego gola, miał szansę również na jakieś wrzutki, także tutaj wspieraj atak. Dwóch środkowych obrońców na zostawaj z tyłu, to tak standardowo. Lewy obrońca, czyli w tym przypadku był to Bartek Bereszyński, na zostawaj z tyłu i kryj Kulusewskiego tak naprawdę. To jest kluczowa cecha. Środkowy pomocnik defensywny, czyli Krystian Bielik, cofaj się między obrońców. Zawodnik, który tutaj musi rozgrywać piłkę, który musi właśnie czasami schodzić do tego środka obrony, żeby mieć trochę więcej możliwości na podanie. Lewy środkowy pomocnik, w tym przypadku Kuba Moder. Wolna pozycja, Moder mógł bardziej operować piłką, bardziej mógł się pojawiać w tych sektorach, w których akurat jest wolna przestrzeń. Oczywiście trzymał się głównie tej lewej strony boiska, natomiast raczej był to zawodnik dość mobilny, dlatego takie ustawienie w tej sytuacji. Jacek Góralski, znowu zawodnik, który bardziej zostaje z tyłu, bardziej skupia się na grze defensywnej. Co więcej, zostawiliśmy tutaj krycie skrzydła, dlatego że w momencie, kiedy Mati Kasz jest w akcji ofensywnej, no to wtedy Góralski przesuwa się troszeczkę bardziej do tej prawej strony, żeby pokryć ewentualnego skrzydłowego. Oczywiście nie zamienia się on w prawego obrońcę, przerywa tę akcję znacznie szybciej, natomiast wydaje mi się, że jest to najbardziej takie prawdopodobne ustawienie z tego, co możemy w FIFA zrobić, żeby no, odwzorować to, w jaki sposób zachowywali się reprezentanci Polski w meczu ze Szwedami. No i oczywiście podwieszeni napastnicy, a więc Sebastian Szymański oraz Piotrek Zieliński. Trzymaj się środka. Tutaj no, obu tych zawodników raczej do skrzydeł nie schodziło, mimo tego, że w tej sytuacji, w tym ustawieniu FIFA są jako skrzydłowi, no to zostawiamy tutaj trzymaj się środka, dlatego że oczywiście pojawiały się sytuacje, w których oni byli na skrzydle, ale raczej były to sytuacje wymuszone podaniami, a nie konkretnie ich ustawieniem i wtedy po prostu musieli do skrzydła troszeczkę bardziej zejść. No i Robert Lewandowski dosyć agresywny w swoim pressingu, więc to te agresywne przechwyty również w przypadku Polaka zostały tutaj ustawione, więc tak wygląda taktyka, jeżeli chodzi o wytyczne. A jeżeli chodzi o same ustawienia, no to tak jak widzicie teraz na ekranie, pressing po utracie piłki, bo Polacy dosyć często do tego półpressingu podchodzili, dlatego nie był to, nie wiem, nieustanny albo zdecydowany pressing, zdecydowanie nie, to nie był ciągły pressing, ale taki krótki pressing po utracie piłki miał miejsce. Nie byliśmy ustawieni jakoś bardzo szeroko, przede wszystkim jeżeli ten pressing nie wyszedł, no to cofaliśmy się troszeczkę głębiej niż standard, ale też nie byliśmy murującą się drużyną we własnym polu karnym, dlatego głębokość ustawiona na 40. Długie piłki, no bo bardzo często wychodziliśmy długim podaniem przeciwko Szwedom. Stwarzanie szans jako bezpośrednie podania. Tutaj myślałem, co najlepiej dać, ale wydaje mi się, że również te bezpośrednie podania to jest coś, co standardowo gdzieś tam w reprezentacji Polski działa. Szerokość ustawiona bardzo standardowo na 50, szczególnie biorąc pod uwagę, że reprezentację Polski ustawiliśmy 4-3-2-1. Zagęszczenie szesnastki troszeczkę mniejsze, bo nie wchodziliśmy aż tak wieloma zawodnikami, chociaż zdarzały się sytuacje jak ta przytoczona sytuacja Matiego Kasza, gdzie prawy obrońca nam się nawet znalazł w polu karnym. No i te rzuty rożne, rzuty wolne, wiadomo, tutaj domyślnie ustawione, tak jak ma to miejsce w grze. Warto podkreślić, że sama formacja będzie miała charakter hybrydowy, tak samo jak to było w meczu ze Szwedami. Bardzo często na nie będzie formacją 4-3-2-1 w samym meczu, będzie się zmieniała na formację z trzema obrońcami, albo będzie to miks obrońców, czyli Krystian Bielik często będzie się pojawiał między tymi obrońcami, czasami będzie trójka z tym przysłowiowym recą z lewej strony, czasami będzie piątka, bo Krystian Bielik się cofnie, zdąży wrócić
wrócić się Mati Kasz i będziemy mieli 5 obrońców, także będzie to pełna hybryda, tak jak to lubi robić Czesław Michniewicz, tak my teraz zrobimy to w FIFA 22. A tak będzie prezentował się skład, którym zagramy to spotkanie. W meczu mała zmiana, bo Paketa po prostu będzie zmieniał się z Wissamem Ben Yedderem i chyba będę coś takiego robił, żeby ten Paketa był tutaj bardziej defensywny, Christian Eriksen na pozycji Kuby Modera. No i tak to wygląda, jeżeli chodzi o napad. Wydaje mi się, że dosyć może jeszcze tak zrobię w samym meczu, żeby Ben Yedder bardziej odgrywał tego środkowego napastnika Ginola jako ten Robert Lewandowski i wydaje mi się, że reszta pozycji dosyć dobrze dobrana. Jest Mati Kasz, nie mogłem sobie odmówić, żeby fenomenalnym Polakiem z Aston Villa sobie zagrać, więc tak to będzie wyglądało w meczu, ale przed meczem, żeby tutaj było więcej zgrania. Ustawione jest tak, jedynie w tym momencie oczywiście João Cancelo na niepełnym zgraniu, ale to nie powinno przeszkadzać. No i oczywiście nie może zabraknąć najważniejszego, a więc Czesław Michniewicz jako nasz selekcjoner. No i cóż, moi drodzy, skład gotowy, lećmy do spotkania. Rywal znaleziony, oczywiście rozgrywamy mecz w kwalifikacjach do Mistrzostw Food i powiem wam, że dla mnie najciekawsze w tym spotkaniu będzie to, że ja też tej taktyki jeszcze nie testowałem, to znaczy ja ją ustawiłem, ja pomyślałem, jak to można zrobić, ale ja osobiście meczu w tej taktyce nie grałem, także zobaczymy, jak ten skład będzie chodził i na bieżąco będę wam mówił moje przemyślenia, moje informacje, także już ruszamy. No już zrobiłem trochę coś innego, bo chciałem wypuścić Cancelo, który byłby tutaj takim recą, no tak Czesław Michniewicz nie grał. Teraz Ben Yedder, ruszamy z kontrą, jest Ginola, ale powiem szczerze, że nie mam trochę do kogo zagrać, natomiast no tak jak mówię, wiecie, to, że coś zadziałało w prawdziwej piłce nie oznacza, że musi zadziałać również w FIFA, ale zobaczmy, Ginola, próba strzału z dystansu, ale to nie wyszło. Muszę wam się przyznać, 16 minuta, ja przed sekundą zauważyłem, że no to, że się oni inaczej ustawiali, jednak wynikało z tego, że po prostu gra mi nie zapisała tego, jak powinni się ustawiać, ale poczekajmy z tym, bo teraz Christian Eriksen w polu karnym, Robert Lewandowski w postaci Ginola i to jest bramka, 1-0, trochę przekombinowałem w tym polu karnym, natomiast teraz już się powinni dobrze ustawiać, teraz już każdy na swojej własnej pozycji i miejmy nadzieję, że to będzie nam bardziej oddawało. I George Best, zobaczmy, no ja liczę tutaj na jakieś wsparcie Matiego Kasza. Pojawia się polski prawy obrońca Mati Kasz, ładnie do George'ego Besta, ten już w polu karnym George Best, ale jest Donnarumma. Spróbujmy teraz zagrać tak, jak grali faktycznie Polacy, a więc tutaj środkowy obrońca w postaci Bielika raczej cofał się i próbował rozegrać gdzieś tą piłkę na skrzydło takim krosowym podaniem, tak jak teraz znalazł João Cancelo, ten podaje do Ben Yeddera, Ben Yedder gdzieś szuka Pakety, coraz więcej zawodników blisko pola karnego rywala, jest Matty Cash, ten będzie na pewno szukał wrzutki, Matty Cash, ale podobnie jak w meczu ze Szwedami, no piłka nie dociera do partnera. Druga część meczu, no i ja tak zacząłem się zastanawiać, bo rywal robił jakieś zmiany, jak tak naprawdę ocenić tą taktykę po pierwszych 45 minutach i powiem szczerze, że ja nie wiem, co na tym boisku się dzieje, każdy trochę biega tak jak chce, no i teraz na przykład Jerzy Dudek, chciałem powiedzieć, że nas ratuje, ale nas nie ratuje, João Felix przed chwilą pojawił się na boisku i strzela gola. Ciężko jest naprawdę wyczuć tych zawodników, ciężko jest wyczuć, gdzie za chwilę będą, szczególnie w obronie. Kante, który miał tutaj się cofać między obrońców, tego nie robi, a teraz Dudek po raz kolejny chciał nas uratować, Jurek. Ale my tracimy mega szybko, no w 5 minut 2 gole, dobra, czekajcie, trochę się bardziej skupię, a nie będę tak gadał o tej taktyce, ale lekko nie jest, ale jest ciekawie przynajmniej. Mati Kasz, ale ładnie ruszył tym prawym skrzydłem Mati Kasz i zobaczmy, bo może tam będzie dobre dośrodkowanie na Wissama Ben Yeddera. Ten jeszcze dorzucił, Eriksen mógł to strzelić, ale Ginola się w niego trochę wpakował i wytrącił Duńczyka z równowagi, ale to na Dawida Ginole to podanie w ogóle powinno iść, a teraz rywal ma szansę, no i to musi skończyć się już bramką. Jest Neymar i nie ma gola, o kurde. Zobaczmy, Christian Eriksen, to była jego pozycja, super, szkoda, bo mógł być to piękny gol Duńczyka. George Best rozpędza się na skrzydle, Best, ładne podanie, Ben Yedder, Eriksen i z Rabony kończy Duńczyk. No mój rywal przewijał chyba powtórki po golach, także ja też nie będę tutaj za bardzo celebrował tej bramki. Ważne, że udało się zdobyć tego gola, wrócić do tego spotkania, no i miejmy nadzieję, że za chwilę szybka druga bramka i ostatecznie zwycięstwo, no bo przecież ze Szwedami wygraliśmy dosyć gładko, w sensie no do zera, a tutaj duże problemy w tym spotkaniu, ale zobaczmy, Mati Kasz i będzie rzut rożny.
Zobaczmy, ładne zagranie jest Ben Yedder. Ben Yedder! Ależ podcinka nad Donnarumą, moi drodzy. Z francuskiego Espeono w tej sytuacji. Natomiast trzeba powiedzieć, francuskiego napastnika. Fenomenalnie wykończył to zawodnik Monaco. 10 minut do końca. My tutaj wygrywamy w tym, powiem szczerze, niełatwym spotkaniu. Natomiast ja tutaj nie zamierzam absolutnie spoczywać na laurach. Chciałbym tutaj zdobyć przewagę, ale to może mi nie wyjść. João Felix, to będzie gol? Nie, Jerzy Dudek. Zobaczmy, może uda nam się jeszcze jedną akcję tutaj popchnąć do przodu. Mati Cash, ale koniec, moi drodzy, tego spotkania i wygrywamy ostatecznie 3-2. Czy taktyka Michniewicza się sprawdziła? No, po części tak, bo wygraliśmy to spotkanie, ale w tym meczu naprawdę działo się mega dużo dziwnych rzeczy. Piłkarze biegali na zupełnie różnych pozycjach, ale trochę przypominało to jednak ich zadania z meczu ze Szwedami. Nie miałem oczywiście tak heroicznego zawodnika jak Kamil Glik w obronie, chociaż Varane robił co mógł. Również no nie miałem tak fenomenalnego napastnika oczywiście jak Robert Lewandowski. Czy George Best nie presował tak jak Piotr Zieliński, który strzelił oczywiście bramkę na 2-0. Szkoda też, że nie było rzutu karnego, bo miałem ochotę wykonać go tak samo jak Lewandowski w meczu ze Szwedami. Natomiast ostatecznie trzeba powiedzieć, że sam test był bardzo ciekawy i ja bawiłem się dosyć dobrze. Więc podsumowując, nie do końca mogę wam polecić tą taktykę, bo w realiach FIFA 22 po prostu nie oddaje tak, jak oddała w prawdziwym meczu. Natomiast jestem zadowolony z tego, że nie wiem, czy było to widać na wirtualnej murawie w tych urywkach, które wam pokazywałem, ale jeżeli chodzi o taki całokształt, to wydaje mi się, że całkiem udało się oddać to, co Czesław Michniewicz zrobił z polską reprezentacją. Dajcie mi oczywiście znać, czy chcecie więcej takich odcinków związanych z przekładaniem prawdziwych taktyk na wirtualną murawę, a na sam koniec oczywiście prezentuję wam mój kuponik na mecze piłkarskie, także jeżeli tak jak ja chcecie obstawiać w Superbet, no to zapraszam gorąco wszystkich pełnoletnich widzów do skorzystania z oferty, która znajduje się w opisie. Z kodem PBVIP zyskujecie bonus od waszego pierwszego depozytu, czyli podwojenie właściwie waszej pierwszej wpłaty. Pierwszy tydzień bez ryzyka do 500 zł oraz darmowy zakład za 34 ziko na start. Także gorąco zachęcam, gorąco polecam. Wbijajcie, pamiętajcie o kodzie PBVIP. No i cóż, moi drodzy, ja teraz już się z wami żegnam. Zostawiajcie łapkę w górę, jeżeli wam się taki odcinek podobał. Subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów. No i dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, na razie i piona!